Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy... Co będziemy robić, Paweł? Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo gorąco. Dzisiaj będziemy robić Need for Speed, czyli porównywanie samochodzików. Ja już tam sobie szukam, że tak powiem. No. Jakąś bryczkę. Dobrze. Myślę, że szuka jakieś bryczki. Ja już chyba mam. Oczywiście nie ma ograniczeń, oprócz tych ograniczeń, że nie wykorzystujemy aut, które już gdzieś tam wcześniej mieliśmy. Dobrze. No ja tego jeszcze, tej fury jeszcze nie miałem. No właśnie też znalazłem furę, której jeszcze nie miałem teoretycznie i... Zobaczymy, co z tego wyniknie. Chodź. Ale niech ci ucieknie. Nie. Muszę ją mieć. Mam ją. O kurde, stary. To będzie fura zarypiasta. Oczywiście w tym samym miejscu, gdzie zawsze tunigujemy, czyli ja na dole po prawej, ty na środku. No dobrze, może być. Nie? Dobrze? Tak? Dobra? Okay. Tak, może tak być. Ole on furę, nie możesz mieć lepszej. O, policja mnie ściga, fajnie. No mnie też przed chwilą właśnie zaczęła. Ale nie możesz mieć lepszej fury jak ja. Need for Speed w GTA dzisiaj wygra Lucek, mówię ci. Mówisz mi? Spokojnie, cieszę się na takie szybkie auto. No ja właśnie znalazłem te najszybsze, tak jedne z szybszych, ale już je miałem kiedyś, więc... Nie, tego nie miałeś, co ja mam. Haha. Znaczy nie, ja z tobą może nie, ale ja wcześniej nagrywam już takie odcineczki, wiesz, z tymi... Oho, zdradziłeś mnie. Już wcześniej były. No dobrze, wcześniej mnie zdradziłeś, zanim jeszcze my nagrywaliśmy, to już mnie zdradziłeś. No dokładnie. Dobrze. Także już tak z cztery furki nie mogę wybrać, czy na miałbym to ja już mam materiał na dramę z tobą, spoko. O, żeż ty. Zaczynam nagrywać filmik po tym filmie, ale najpierw nagrajmy ten odcinek. Dobrze. I po tym nagrywam vloga, że już nie będę więcej z Pawłem nagrywał, bo mnie zdradził. Zdradził mnie Paweł. O, żeż ty normalnie. Dobra. Czekaj, to nie to. Joką miałam furę, ja nie wiem. Nie, to już chyba nie, tego już miałem, tego już na bank miałem. Ja już mam furę. Nie, tego nie miałem. Teraz mnie nie interesuje, będę miał taki sam samochód jak ty. Mam to gdzieś, tuninguję go. I będę miał lepiej stuningowaną furę, okej? Okay? Czekaj, bo nie jestem pewien. No. Wydaje mi się, że nie, chyba go już miałem. Nie biorę, tego nie biorę, co stoi obok mnie, bo kurczę. I dwa nawet takie stoją. Już chyba wiem, co masz. Nie masz tego. Bo widziałem, że tam przejeżdżałeś na mapie gdzieś w pobliżu i to normalnie same takie bryki wyjeżdżają, takie same. Nie. Tak, to na pewno nie to. O, ej, ja wezmę innego niż zwykle. Ale też nie zmiarę. Nie jest najszybszy. No. Szybsze mi się pojawiają, ale kurczę... Bałem się, że już go miałem. Muszę sprawdzić sobie w ogóle w odcinkach, który już był dokładnie. To nieważne. Ważne jest pojedynek. To jest istotne. Musimy porównać samochody. Ale kurde, mam furę. Mówisz? No, mówię, że. Kurde. No zaraz tunigujemy. Oby było dużo opcji tuningu jeszcze, tym moim. Takiej fury jak taką ja mam nadzieję. Ty nie masz. Nie będziesz miał. Mówię ci. Tak ostatnio było, nie? Też nie będziesz miał. Ostatnio było tak, że o, na pewno masz to samo. Teraz na pewno nie będziesz miał tego samego, bo to jest jedyna... Ostatni odcinek jest zawsze, bo zawsze masz to samo, nie? Jedyna fura, która tutaj taka jeździła, jest moja. Nie mogę powiedzieć ci nazwy, bo zgapisz. Tylko przede wszystkim jedna rzecz. Nie mówimy sobie, co tuningujemy, jakie mamy opcje tuningu, żeby ci się nie wydało. Już nic nie będę mówił. Ostatnio się wydało. Zapytałeś mnie o dach, później o resztę i wszystko nie, było wiadomo. Nie. Teraz już nic nie będę mówił. O, mogę stuningować, dobra. To dobrze. Możesz tylko powiedzieć klasę. Nie, czy nie? Nie możesz? Nie masz lepszej fury od mojej, mówię ci. Znaczy ja nie wiem, może będę miał ładniejszą, wygląda na ładną, ale... Czy będzie lepsza, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Ja jestem w stanie, nie będzie. Jaki pewniak normalnie, widzieliście? Dzisiaj na pewniaka. Dzisiaj na pewniaka mówisz? Tak. Skończyłem. Czekam na ciebie na lotnisku, jak coś. Dobra, jasne. Ole mam furę. Urwie ci głowę przy samej dupie. Jak to zobaczysz. Ja nie mogę. No zioma, jak to brzmi. Jaki to ma dźwięk niesamowity. Mówisz, tak? No, teraz zobaczymy. Czekaj, no jeszcze... A, tu jeszcze mu parę... Czekaj, właśnie. O, jakie przyspieszenie, a jak skręcę. Nie wiem, czy będzie driftować. Zaraz skręcę. Coś tam driftuje. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczysz, jak się skręca. Muszę poszukać jakichś odcieni dobrych. Ja wybrałem kolor, a nie powiem ci jaki. Zobaczysz sobie. A ja, o nie! Nie ma zdradzania. Ty, ale bardzo podobne rozdanie jest na ostatnim odcinku z Need for Speeda.
Nie, u mnie jest inne jakieś chyba. Sultan widzę, że jeździ, jeździ Dominator. To nie, to u mnie w ogóle takie. Ale nie tej było. Fury, co ja mam, ona już nie jeździ. Już się skończyła. No. Zaraz się skończy. No, czekaj. Nie no, już widzowie mogą zobaczyć u mnie. Ciebie też bym mogę zobaczyć już. Oczywiście. O. O. Nie no, spoko wyszło. Dobra. Ja sobie może już zaznaczę, czekaj, gdzieś tutaj. Lotnicho, dawaj. Lotnicho już daję. Tym razem ja będę na ciebie czekał, na pasie startowym. Na pasie startowym? Dobrze. Jedna będzie w takim razie, jedna lotniskowa za chwilę. Pamiętajcie, tak zawsze. Wy oceniacie na dole w komentarzach wygląd i oceniacie nasze drifty. Drifty, wyścigi, bo jeszcze będzie wyścig. Ha, co ty myślałeś? Wyścig przez miasto? Będzie, tak? Nie no, moja nie jest zbyt szybka, muszę przyznać. Kurde, co chwilę przyjeżdżam i widziałem szybszą auto, ale za każdym razem już wiem, że już je brałem, kurczę. Ale lipa. No to jak nie masz szybszego auta, to na pewno nie możesz mieć tego, co ja. Nie no, jeżeli wybierasz pod kątem prędkości, to na pewno mogłeś wybrać szybsze, bo widzę, że rozdanie ma szybsze auta. Mhm. Ale wszystko już wcześniej miałem, kurczę, no. No tego, co ja miałem, to ty nie miałeś. Znaczy, tego, co ja mam, to ty nie miałeś. Tak? Dokładnie tak, zaraz zobaczysz. Ja już tutaj czekam. No, dobra, okej, zobaczymy. Takie życie brutalne, widzisz. A ja nie, żadnej lyski. Idealny kolor. Cyk. Co ty tam masz? A, Fenix! Nie? Tak, tak. A ty Felona wziąłeś. Mhm. Felon fajny jest, też go mam. Czekaj, gdzie ty stoisz? Tutaj stoisz. Ale fajnie zrobiłeś tuning. No bo lepiej od... Co to jest? Chciałem powiedzieć lepiej od ciebie, ale patrzę te skrzydełko z tyłu. Hehehe. Czekaj chwilę. Ale to normalnie... Patrzcie na to skrzydełko tutaj. I właśnie tak mówiłem, ten dach szklany, nie? Można było zrobić właśnie fajne. No. Dobra. Miałeś już ten wóz, czy nie, tego Fenixa? Fenixa nie, nie miałem Fenixa jeszcze. O kurde. Jak zobacz, dokładnie, podświetlenie mam ten neonowe, widzisz? Ja nie. No niebiesko. No ale fajnie ten swój wygląda, ja mam go chromowanego, ale widzę, że przemaluję na czerwonym, super wygląda. Dawaj, chodź na wyścig, zobaczymy, kto będzie dobry. Już idę. Na klawiaturce będę teraz. Okej, okay. Czekaj. Teraz super. Wysiądę, żeby sobie przedniej szybę nie popsuć. Ja mogę wziąć sobie kilka ziomków dodatkowych, które będą siedziały ze mną. Jak ty to? Ty co? Tylko jedną dziewczynę. Jedziemy. Bo ja jestem jednoosobową armią. O, cholera. Jestem jednoosobową armią. Patrz, co się dzieje, patrz. Patrz, nagrywam to. Ja tak szybko. Muszę wyprostować. Patrz. Czekaj. Patrz, co się dzieje. Ho, ho! No. Kurde! Ale przyspieszenie chyba, ale widzę, że prędkość maksymalna. No. Zwalniasz czy nie? Wyrównałeś się na chwilę. Nieźle. Tak, właśnie startujemy stąd teraz. Będzie dłuższy rozpęd. Dobrze. O. Moment. Zobaczymy, bo tam zaczął się wyrównywać powoli. Trzy. Dobra. Dwa. Jeden. No ja mogę poprawić ten start. Płacz na to, ziom. Kurde, ja na klawiaturze za bardzo klikam. Patrz teraz. Wow. Patrz, nie, dobra. Rzucił kolejny bieg. Wow. Ole beka. Patrz. Czekaj, czy ja wyprzedzam powoli? Nie. Myślałem. Dobrze. Ole beka, ty. To co teraz wyścig? Dobra. Z punktu do punktu. Teraz wyścig z punktu do punktu, chodź, tu jedziemy pod bramki. Tylko, że teraz ty wybierasz miejsce, bo ostatnio miałeś problem, które doki mamy jeździć. Boler. Zawsze mi się myli, nie? Nagi wyścig! Nagi wyścig! Muszę zaakceptować, proszę. Co? Stawka 110 tysięcy? O co chodzi? Dobra, idziemy. O, zresztą ty kurde. Nie ma. Nie mam. Okej, okay, ostrożnie, żeby się nie porysować za bardzo. Co ostrożnie, to jest Need for Speed. Kurde, szyba mi się popsuła. A, widzisz, i automatycznie ten spowalnia cię. Tak, szyba mnie spowalnia, bo
Ach. Mówiłem, zamknij szybę, włącz klimę. Ale z tyłu no szyby nie da się już zamknąć. Ech, Paweł. Oj, tam nie masz tego automatycznej. Kurde, ty... Lepiej skręcasz. No bo ja gram na klawiaturze. Ha! Na padzie to bym nie potrafił normalnie przyspieszać. Kurde! Zjechał mi. Zablokowałem się. O nie, no ty jedziesz w ogóle trasą na skróty, ziom. To jest oszustwo. Jakie oszustwo? Jest wyznaczona trasa, a ty na skróty pojechałeś. To jest Need for Speed. Ożeż ty. Że się prawie rozwalił. O się, co to się, ziomek? Uwaga. Okej, okay, udało się. Co za ziomek oszukista, no. Nie, dawaj moje 10 tysięcy. O nie. Próba driftu. Bez jaj. Patrz na co się dzieje, wow! Dobra, konkurs driftów, a wy oceniacie, czy to było oszukane, czy nie. To nie było oszukane, to był skrót. Jak nie było oszukane? Need for Speedach są same skróty, samymi skrótami się jeździ, co ty? Aj tam, nie znasz się. Nie mówisz, że można skrótami. Dobra. Konkurs drifta. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Mu się bardzo dobrze trzyma drogi, niestety. Mój też, ale dupę zrzuca. I ma moc! W końcu mam samochód do driftu, który ma moc. Naprawdę, on nie traci tej mocy, jest fantastyczny. Mówisz? Czekaj, musimy zrobić drift synchroniczny. O kurde, to znaczy, co, tam jest ten, pusta, nie ma. I tam jest tam zamknięta droga. Tam zaraz za kontenerem jest wielki znak. Dobra. Jedziemy z tym. Czekaj, co tu jest? Tutaj nie, to pozamykane. Co takie pozamykane wszystko? Musimy znaleźć jakieś ten miejsce lepsze, czekaj tutaj gdzieś, może w głąb tu jest, jedziemy. To jest fajnie tu jest. Ale mieli kapora. Co? Kapora mieli ci? No. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem w tej serii Need for Speed. Mówisz? Ja już nie mam szyb w ogóle. To jak ty driftujesz? No bo mi auto wyjechało na ten, na czołówę. Chciałem powiedzieć. O! Pięknie wszedł. Pokaż ładnie się, ja będę cię nagrywał. Będę cię nagrywał, a ty pokaż jak jeździsz. Bo jak driftujesz. Poczekaj chwilę. Musisz, tutaj będzie ten łuk, ja stanę na tym. Czekaj, bo to takie nielegalne drifty. Poczekaj chwilę. Stoisz tam? Moment. No, nagrywam cię. Telefonem. Wow! Aha, ops. Coś się... Ale żeś poszkuntował, opie. No to jest samochód do driftu, nie do stuntu. Aj tam, nie znasz. Dobra, mam do ciebie zadanie. No, jakie zadanie? Chodź tutaj, zatrzymaj się. Czekaj. Widzisz te palety tutaj oparte o ten? O murek? Trzeba je dupą strącić. Ty jedną, ja drugą. Komu się uda, pierwszemu wygrywa drift. Nie, no to nie pierwszemu, bo będziemy się zderzać, wiesz? No to nie, ale chodzi o to, że wiesz, tylko mojej tam nie dotykaj. Dobra. No próbuj. Ale to co, tą lewą mam uderzyć czy prawą? Dobra, ja już uderzam pierwszy, pokażę ci jak to się robi. Chciałeś? Ej, i się chyba nie da rozwalić. No wyszło, spoko, jasne, no. Które cię rzuciło autkiem? Oj, ty ziom. No dawaj, muszę rozpędzić, przesuń się. No. Muszę się rozpędzić porządnie. No dobra, teraz jadę. O! Ekstra! Ja chciałem to zrobić delikatnie, że tylko musnąć, a nie tak, wiesz, przywalić, że koko. Ej, moje już nie ma, rozwaliłem. No to musisz mocno przywalić, bo ona jest twarda dosyć. Ekstra, udało ci się. Ona jest bardzo twarda, aż całe auto rozbijasz. Kurczę, słabe, trudne. Kto będzie płacił? Musimy coś takiego wymyśleć, że na przykład trzeba będzie obiekty jakieś na drifcie. O, tutaj masz na przykład obiekty. Ludzie? No na przykład ludzie. O, patrz, chodź tutaj, zobacz. Tutaj obiekty są, zobacz. Pyk, i bierzesz, tak, i... nie miało być przodem. Patrz na mój silnik! Przodem się nie liczy. Obejrzyj mój silnik, o. A ekstra, czekaj, ja też tak chcę. Fajny, nie? Znaczy ja przywalę i sam się otworzył. Dobra, po co mi to? Dawaj go driftem. Ekstra. Ładnie, wziąłem go na klatę.
Znaczy na bagażnik go wziąłem. Na drzwi. Pum. Ops. Dobra, to tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek, myślę. Mhm. Wy możecie oceniać nasze drifty, nasze wypociny. Możecie oceniać to, jak... Jak driftowaliśmy, jak się ścigaliśmy, jak samochody. I no i jak nam poszło oczywiście ten tuning, tak jest. Każdemu z nas, bo to, no wiecie, no opinii jest dużo, gusta są jakie są, każdy lubi samochody takie jakie lubi, no ale możecie też oceniać wygląd naszych furek. No mi się fura Pawła bardzo podobała, bo lubię Felona, chociaż Phoenix jest też spoko, nie? Tak, no tak, oczywiście. Bardzo fajnie wygląda, tak bardzo sportowo, nie? Przed chwilą mówiłeś coś innego, nie kłam. No chciałem coś pozytywnego powiedzieć tutaj jeszcze na cokolwiek. Koniec. Cokolwiek, no. Powiem coś fajnego na temat twojego auta. Okay. Cokolwiek. Cokolwiek, no. Cokolwiek. Dobra, tym sobie akcentem. Dzięki, trzymajcie się, papa. Na razie, hej.